Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia, w pierwszym czytaniu z listu do Koryntian święty Paweł przypomina nam, że wszyscy w Kościele jesteśmy ciałem Chrystusa. A wiemy, że ciało ma różne członki. Stąd więc każdy z nas jest różny i to jest bardzo piękne, bo wyobraźcie sobie, gdyby wszyscy byli jednakowi. Załóżmy, mamy tutaj 30 kobiet i wszystkie byłyby takie same. Albo mamy 10 panów i wszyscy byliby jednakowi o tych samych talentach, o tych samych zdolnościach. I dlatego trzeba się radować i cieszyć tym, co mamy, żebyśmy potrafili też dostrzegać to piękno, które w nas jest, a które na co dzień sami nie zauważamy. I mimo że my, jako członkowie ciała Chrystusa, nie widzimy pewnych rzeczy, bo może jesteśmy zaślepieni, to jednak Bóg w każdym z nas dostrzega piękno, dostrzega to, co najbardziej szlachetne, wyjątkowe, dostrzega przede wszystkim w każdym z nas swoje dziecko. I drodzy siostry i bracia, więc każdy z nas jest różny, więc stąd święty Paweł pyta, czy wszyscy są prorokami, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są nauczycielami, czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy potrafią je tłumaczyć. I na końcu dodaje bardzo ciekawe zdanie: lecz wy starajcie się o większe dary. Starajcie się o większe dary. Każdy z nas w tym swoim pięknie, które otrzymał od Boga, posiada jakiś dar. Dar, który może nigdy nie odkrył. I dlatego ważne jest to, abyśmy potrafili odkrywać sobie to piękno, które otrzymaliśmy od Boga. Zobaczcie, kiedy my patrzymy na drugiego człowieka, kto to by nie był, zawsze wydajemy jakąś opinię, jakiś osąd. Zawsze sądujemy. Jesteśmy w stanie określić, kto to jest, jaki to człowiek. Po pierwszym wrażeniu, kiedy patrzymy na człowieka, zauważamy, czy ktoś będzie nam się podobał, czy nie, czy z tym człowiekiem będziemy mieć relację, czy nie. Ale dla Boga wszyscy jesteśmy piękni. Dla Boga wszyscy jesteśmy wyjątkowi. W tym różni się to Boże myślenie od naszego słabego ludzkiego myślenia. Bo my szufladkujemy. My jesteśmy tymi, którzy potrafimy dzielić. I dlatego, siostro i bracie, bardzo często jest tak, że najwięcej mają do powiedzenia na temat Kościoła ci, którzy są albo poza Kościołem, albo są martwymi członkami Kościoła. I ważne jest to, aby dzisiaj zapytać się samego siebie, jakie jest moje miejsce w Kościele. Jakie jest moje miejsce w Kościele? Zobaczcie, na 12 przychodzi mniej więcej ta sama grupa ludzi. Nie wszyscy, bo się wymieniają. Ale jakże często czytają te same osoby. Inni siedzą sobie w ławkach i nigdy nie przyjdą i powiedzą: proszę księdza, może bym przeczytała czytanie albo przeczytał. Ale jakże łatwo jest wydać nam na przykład wyrok, a że ta kobieta dzisiaj nie przeczytała dokładnie czytania. Albo że jakoś źle wyglądała. Łatwo jest nam osądzić. Ja nie mówię, że tak jest. Ale bardzo często jest właśnie takie nasze myślenie. Dziś święty Paweł pyta ciebie,
co Ty dajesz Kościołowi. Wiadomo, że łatwo jest przyjść, uklęknąć, modlić się, ale czy coś dajesz więcej dla tej wspólnoty, dla tego Kościoła? Coś od siebie. Nie plotki, nie osądzanie, ale coś od siebie. Czy nie masz w sobie na przykład lęku, żeby wyjść, zaśpiewać psalm, albo przeczytać Słowo Boże, albo przeczytać modlitwę wiernych? Jesteśmy wszyscy do tego zapraszani, ale nie każdy z nas ma w sobie taką odwagę. Dlatego starajcie się o większe dary. Jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, chcemy osiągnąć konkretny cel, nigdy go nie osiągniemy, jeżeli nie będzie w tym modlitwy, jeżeli nie będziemy prosili o to Pana Boga. To jest pierwsza i zasadnicza rzecz. Jeżeli na przykład na czymś mi zależy, chcę coś dać dla Kościoła, dla wspólnoty, to najpierw muszę spojrzeć na siebie, czy jestem dobrym członkiem w tym ciele Chrystusa. Co mogę w sobie poprawić, co mogę zmienić? Jeżeli widzę coś, jakieś niedociągnięcia, to moim obowiązkiem jest wyciągnąć wnioski, spojrzeć na siebie, pracować nad sobą, ale przede wszystkim się modlić. Modlić. Rozmawiać z Bogiem, prosić Go, mówić Mu: Panie, nie domagam, jestem słaby, jestem grzeszny i mam prawo do tego. Ale jeżeli Ty chcesz, możesz mnie zmienić. Możesz sprawić, że odejdzie ode mnie wszelki lęk, wszelka obawa. Bo każdy z nas jest człowiekiem słabym, każdy z nas jest człowiekiem grzesznym, ale z drugiej strony jest dzieckiem Boga. I dlatego jako dzieci przychodzimy dzisiaj do Chrystusa. Po co? Aby prosić o większe dary dla nas. Aby wymadlać większe dary dla nas, które będą służyły całej wspólnocie Kościoła. I jeszcze jedna rzecz. Przejdźmy do naszej Ewangelii. Zobaczmy, jak ta Ewangelia się ma do pierwszego czytania. To, co powiedziałem. Wielu w Kościele jest takich, którzy jest ciekawskich, którzy się ciągle czymś interesują, którzy żyją plotkami, którzy żyją pewną sensacją. I to samo było za czasów Chrystusa. Bo widzimy, Jezus udaje się do pewnego miasta. Idzie do miasta zwanego Nain. Podąża za Nim Jego uczniowie i wielki tłum. I gdy przybliżył się właśnie do bramy miejskiej, gdzie wnoszono umarłego, jedynego syna matki, która była wdową, towarzyszył jej spory tłum z miasta. Czy myślicie, że ci ludzie byli po to, żeby ją wesprzeć? No nie. To byli ludzie, którzy szukali sensacji, którzy byli ciekawi, co Jezus zrobi, jak się zachowa. Mało kto z tego tłumu, sporego tłumu, był taki, który współczuł tej kobiecie, który się za nią modlił. Bo zobaczcie, jaka tragedia ją spotka. Ona była wdową i straciła jedynego syna. Czyli po ludzku straciła wszystko. Została sama. A towarzyszył jej spory tłum nie po to, żeby jej pomóc. Nie po to, żeby podnieść ją na duchu, żeby dać jej nowe życie, żeby ją ukoić w bólu, ale po to, żeby szukać sensacji. Po to, żeby wytknąć jakiś błąd. I obserwowali też dokładnie, co zrobi Jezus. I czego nas uczy ta jeszcze historia? Mianowicie tego, że kiedy spotka nas podobna sytuacja, nie mówię, że musimy stracić kogoś najbliższego, ale kiedy spotka nas cierpienie, to może podążać za nami wielki tłum.
może być wokół nas miliony osób, które będą nam doradzać, które będą czekały na nas słaby punkt, ale nie Bóg. Bo Chrystus co zrobił? Na widok tej kobiety się zlitował i rzekł do niej: nie płacz, nie płacz. Bo wiedział, że to dziecko nie umarło, tylko żyje. Bo wiedział, że za chwilę nastąpi cud. Jakże czasami jesteśmy małej wiary, szczególnie wtedy, kiedy doświadcza nas cierpienie, kiedy jest nam ciężko. Bo postawmy się w sytuacji tej kobiety, gdzie traci syna jedynego, nie ma już męża. Jak można powiedzieć do kobiety: nie płacz? Ktoś by go wyśmiał. Jak Ty, Panie Jezu, możesz tak do niej powiedzieć? Przecież nie widzisz, co się stało. Nie widzisz, że straciła syna. Nie widzisz, że nie ma męża. A Jezus mówi konkretnie: nie płacz, ale wierz, ufaj. I dlatego słowa Chrystusa są ciągle aktualne. Jeżeli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, to wszystko jesteście w stanie uczynić. Wiara jest fundamentem. Dzięki wierze możemy otrzymać wszystko. Tylko pytanie, czy my dzisiaj mamy wiarę? Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czciciele Matki Bożej. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy takie słowa. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Moi ukochani, Pan Jezus prosił apostołów, aby pozostali z Nim i modlili się. Jezus i do nas kieruje: zobaczcie tę prośbę. Czuwajcie, mówi, i módlcie się. Czasy, moi drodzy, obecne to czasy, mówimy, działania, czasy czynu, aktywizmu. Sami zobaczcie, tego doświadczamy. Niektórzy posługują się takim właśnie powiedzeniem: nie działasz, nie żyjesz. Trudno nam jest, moi drodzy, docenić wartość modlitwy. Tymczasem to na modlitwie dokonują się, zobaczcie, rzeczy najważniejsze i przez modlitwę można zrobić najwięcej. We wrześniowym objawieniu Maryja przypomina o modlitwie. Niesamowite jest to, jak Maryja prowadzi swoich poddanych od znaku do głębi. Tłum ludzi, których liczba została oszacowana na może około 15 lub 20 tysięcy osób, była świadkiem całej serii różnych zjawisk atmosferycznych, nagłego ochłodzenia, takiego przyćmienia słońca, że można było zobaczyć gwiazdy, pewnego rodzaju deszczu, jakby opadały tęczowe płatki lub płatki śniegu,
które znikały, zanim jeszcze mogły dotknąć ziemi. Wtedy to właśnie zauważono świetlistą kulę, która przemieszczała się wolno po niebie ze wschodu na zachód, a przy końcu objawienia w przeciwnym kierunku. Moi kochani, jak zwykle, wizjonerzy dostrzegli blask światła, po czym ukazała się ponad zielonym dębem Najświętsza Maryja Panna. Znaki te, moi kochani, towarzyszyły objawieniu i były zachętą do czuwania. To zobaczcie, Maryja ukierunkowuje nas na głębie. Zależy jej na tym, byśmy nie zatrzymywali się tylko na tym, co jest zewnętrzne, ale poszli dalej. Przez modlitewne czuwanie do spotkania z Jezusem Chrystusem. Od znaku, moi drodzy, do głębi. Maryja podczas wrześniowego objawienia prosi, moi drodzy, o modlitwę. Zależy jej na tym, by ludzie szukali pogłębionej relacji z Bogiem. Obiecuje, że za miesiąc przyjdzie Jezus i święty Józef. To jest efekt modlitwy, zanurzenia się w tajemnicy Boga. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny. W październiku ukaże się również Pan Jezus, Matka Boża, pod wezwaniem Bolesnej i Karmelitańskiej oraz święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, aby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych umartwień, ale nie musicie spać ze sznurami. Noście je tylko w dzień. Proszono mnie, abym poprosiła Panią o wiele rzeczy. Uzdrowienie kilku chorych, uzdrowienie głuchoniemego. Tak, niektórych uzdrowię, innych nie. A w październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Moi ukochani siostry, bracia, zwróćmy uwagę, że Maryi zależy, aby wszyscy uwierzyli. Jest to wyraz niesamowitej, moi drodzy, troski i opieki Matki Bożej. Uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Zobaczcie, od znaku do głębi. To jest droga Maryi. Warto, moi drodzy, jeszcze wspomnieć, że w tym dniu w Fatimie było obecnych kilku alumnów seminarium duchownego. Wśród nich był pewien kleryk Galamba de Oliveira, który w późniejszym czasie odegrał bardzo ważną rolę w fatimskich wydarzeniach. I on tak opisuje, moi drodzy, posłuchajcie, ten niezwykły dzień. Ziemia pokryta była krzewami. Rosło na niej kilka niewielkich drzewek i miejscowym zwyczajem dzieliły ją kamienne murki, które wytyczały własnościowe granice lub powstawały w sposób naturalny przy oczyszczaniu gruntu. Aby lepiej wszystko widzieć, weszliśmy na jeden z nich, znajdujący się dokładnie pomiędzy miejscem objawienia a dzisiejszym ustanowieniem kościoła, usytuowaniem kościoła. W dole widzieliśmy zebranych wokół groty ludzi. Małych pastuszków nie było prawie widać.
Na początku niczego właśnie nie zauważyłem i dopiero po zakończeniu objawienia spojrzałem w niebo. Nie pamiętam już, czy to nastąpiło samorzutnie, czy też było wynikiem czyjejś uwagi. Dosyć na tym, że spojrzałem do góry i zobaczyłem jakby świetlisty globus unoszący się nad ziemią. Przesunął się on jeszcze trochę ku zachodowi, po czym znów oderwał się od horyzontu i skierował ku słońcu. Byliśmy ogromnie poruszeni. Modliliśmy się żarliwie. Zjawisko to dostrzegali wszyscy oprócz jednego kolegi, teraz już także księdza. W momencie, kiedy usiłowałem mu je pokazać, sam straciłem świetlistą kulę z oczu. Wówczas on ze łzami w oczach powiedział: dlaczego ja nie mogłem tego cudu zobaczyć? Albo przedtem, albo potem, ale na pewno tego samego dnia widzieliśmy, co prawda też nie wszyscy, jakby spadające płatki róży lub śnieg. Nie mogliśmy ich dotknąć, bo zanim spadły na ziemię, znikały. Nic innego nie dostrzegłem, ale to wystarczyło, abyśmy nabrali przekonania, że całe zajście było Bożą sprawą. Wyczuwaliśmy to intuicyjnie. Moi kochani siostry i bracia, można natychmiast wydobyć z tej, zobaczcie, wypowiedzi to, do czego doprowadziła Maryja. Mówią, byliśmy ogromnie poruszeni, modliliśmy się żarliwie. Poruszenie i żarliwość na modlitwie to owoce obecności Matki Bożej. Jeśli masz w sercu przynaglenie, aby się modlić, uwielbiać Pana Boga, to jest przy tobie, pamiętaj, nasza Matka Maryja, która pielęgnuje twoje poruszenie i wyprasza łaskę żarliwości. Moi kochani, działanie naszej Matki jest nieustannym prowadzeniem nas do głębi wiary. Maryja przez poruszenia serca pragnie nas doprowadzić do pełni głębokości bogactw. I moi drodzy siostry i bracia, bądźmy naszej Matce za to wdzięczni. Amen.